kawa to proces i kultura, więc my zwracamy uwagę jako palarnia kawy przede wszystkim od samego początku na to, skąd pochodzi zielone ziarno, później jak zostaje wypalone i przygotowane. Dla nas istotną wersją jest też przygotowanie tego efektu wizualnego paczki, która też wprowadza nas w świat tej kawy, która no oczywiście może pochodzić z różnych stron świata. Popularne arabiki czy robusty to są zazwyczaj Brazylia i India, ale my też zajmujemy się innymi kawami jasno palonymi, które są, tak jak dzisiaj pokazujemy, to są kawy z Peru, z Kamerunu, więc to są paczki, nad którymi pracujemy nie tylko to, co jest w środku, ale też to, co jest na zewnątrz. Przywiązujemy dużą uwagę do etykiety, żeby nasz odbiorca wprowadzić go w ten świat kawy z opisem, skąd ona jest, czego może się po niej spodziewać i jak ją też zaparzyć. Wyśmienita, przyjechaliśmy bardzo daleko, bo 200 km, specjalnie, żeby spróbować kawy tutaj na tych wystawach dzisiaj, które tutaj się odbywają. Zawsze jestem tego zdania, że mamy pić jak lubimy. Jeżeli ktoś pije plujkę w domu, jest do niej przekonany. Ja nie jestem jako barista od tego, żeby mówić tak, nie wolno pić. Oczywiście starajmy się wybierać dobrej jakości kawę, świeżą kawę oraz najbardziej aromatyczną i taką jak lubimy, ponieważ z kawą jest tak jak z perfumem. Każdy z nas wybiera zupełnie inny zapach i coś innego nam pasuje, więc jeżeli ktoś lubi pić plujkę, to niech pije plujkę. Jeżeli ktoś pije kawę z ekspresu siniowego, wspaniale. Jeżeli ktoś zaparza metody alternatywne, cudownie. Ale najważniejsze jest to, że pij jak lubisz i pij to, co lubisz. Rewelacja.